Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na informacje dnia. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek przedstawił szczegóły pakietu wolności akademickiej, czyli nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pakiet wolności akademickiej wprowadza zmiany prawne mające gwarantować nauczycielom wolność nauczania, wolność słowa i wolność badań naukowych. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że warunkiem rozwoju nauki jest pełna wolność akademicka, pełna wolność nauczania, jak również wolność debaty akademickiej. Mówi minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Pakiet skierowany jest do wszystkich, niezależnie od poglądów. Wśród zaproponowanych rozwiązań jest przepis, na podstawie którego nie będzie można pociągnąć do odpowiedzialności nauczyciela akademickiego za wyrażanie swoich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Chcemy, ażeby pakiet wolności akademickiej zapewnił wolność debaty akademickiej na zasadach pluralizmu światopoglądowego, wolność nauczania dla wszystkich naukowców, dla wszystkich członków wspólnoty uczelni. Pakiet trafi teraz do szerokich konsultacji ze środowiskiem akademickim, zapowiada Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie środowiska o włączenie się do dyskusji nad tym dokumentem, bo dzisiaj otwieramy tą dyskusję. Pakiet wolności akademickiej dostępny jest na stronie internetowej resortu. Dziś podpisano dwie umowy na realizację odcinków szlaku Via Carpatia w województwie podlaskim. Rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie realizuje budowę szlaku Via Carpatia. Ten szlak połączy Morze Bałtyckie, Białystok, Lublin i Rzeszów z południa Europy, w tym Morzem Czarnym i Morzem Egejskim. Już w przyszłym roku do użytku zostaną oddane pierwsze odcinki drogi ekspresowej między Lublinem a Rzeszowem. Dziś podpisano dwie umowy na realizację odcinków szlaku Via Carpatia w województwie podlaskim. To odcinek Białystok-Zachód, Księżyno oraz Księżyno-Białystok-Południe z przełożeniem drogi krajowej 65, która jest wylotówką z Białegostoku w kierunku wschodnim. Teraz sprawy swoje ręce przejmują wykonawcy. Via Carpatia to ważny szlak międzynarodowy, ale także istotne przedsięwzięcie dla województw we wschodniej części kraju, mówi wiceminister edukacji narodowej, poseł ziemi podlaskiej Dariusz Piątkowski. Z punktu widzenia Białegostoku budowa tych dwóch kolejnych odcinków jest szansą na wyrzucenie przynajmniej części ruchu tranzytowego poza samo miasto. Obecnie budowa szlaku Via Carpatia trwa w wielu krajach, między innymi na Węgrzech, Słowacji i w Rumunii. Polska na swoim terenie ukończy inwestycje na przełomie lat 2025-26. Sąd Najwyższy prawomocnie umorzył postępowanie wobec drukarza, który odmówił druku plakatu organizacji LGBT. Mężczyzna został oczyszczony z zarzutów. Postępowanie w sprawie pracownika łódzkiej drukarni Adama J., który odmówił druku plakatów organizacji LGBT, zostało wznowione w grudniu ubiegłego roku przez Sąd Apelacyjny w Łodzi. Sąd uchylił wówczas wcześniejszy wyrok, jakie usłyszał mężczyzna, i umorzył postępowanie. Było to związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjny przepis będący podstawą ukarania pracownika drukarni. Chodzi o artykuł dotyczący umyślnej odmowy świadczenia usług bez uzasadnionej przyczyny. Teraz Sąd Najwyższy rozpoznał apelację od tego wyroku. Sąd Najwyższy zdecydował. Wyrok Sądu Apelacyjnego wznawiający postępowanie wobec słynnego drukarza z Łodzi jest prawidłowy. Orzeczenie TK, który uznał niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej artykułu 138 KW, obowiązuje i wiąże sądy powszechne. Pan Adam został finalnie oczyszczony z zarzutów. Pełnomocnik Adama J., mecenas Bartosz Lewandowski, mówił, że orzeczenie, które zapadło przed sądem apelacyjnym, sprowadzało się tylko i wyłącznie do zastosowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem wyrok ten zasadniczo nie odnosił się do kwestii wolności religijnej, a zasad prawidłowej legislacji. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest prawomocne. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który skierował wniosek do Trybunału, wskazywał, że niekonstytucyjne jest rozumienie regulacji w taki sposób, że zasady wiary i sumienie nie są uzasadnioną przyczyną odmowy świadczenia usługi. Sejm zajmie się dziś wnioskiem o wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Koalicja Obywatelska jest tutaj wspierana przez Lewicę. Za żenujący wniosek uznała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Jarosław Kaczyński w nowym rządzie nadzoruje resorty sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej. Jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Wniosek o jego odwołanie złożyła Koalicja Obywatelska. Kaczyński doprowadził do tego, jako wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo, że wzrosła bardzo mocno agresja polskiej policji wobec demonstrujących. Koalicja Obywatelska listę zarzutów poszerza o tu cytat: nieprzewidywalność, zniszczenie instytucji państwowych, 5 lat wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej oraz dzielenie i skłócanie Polaków. Dziś Kaczyński jest odpowiedzialny za to bardzo złe stanowisko polskiego rządu, w którym próbuje się zawetować unijny budżet. Wniosek Koalicji Obywatelskiej w sprawie odwołania Jarosława Kaczyńskiego wspierają politycy lewicy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek określiła wniosek jako, tu cytat, żenujący. Zarzuciła opozycji, że już w trakcie powołania Jarosława Kaczyńskiego zapowiadała działania wymierzone w nowego wicepremiera. Nie chodzi o jego pracę w rządzie, tylko chodzi o to, żeby nareszcie móc publicznie przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu wystąpić, no bo przeciwko posłowi nie bardzo było można. W ostatnich tygodniach, mimo odejścia z PiSu Lecha Kołakowskiego, obóz władzy utrzymuje większość w Sejmie. Stąd scenariusz odwołania Jarosława Kaczyńskiego wydaje się być nierealny. Myślę, że tutaj spotka się jasno z klarowną odpowiedzią ze strony Zjednoczonej Prawicy, że taki wniosek po prostu przepadnie. Wnioskiem o odwołanie Jarosława Kaczyńskiego Sejm zajmie się dziś o godzinie 20. W Holandii doszło do kolejnej eksplozji w polskim sklepie. To już trzeci taki incydent w ciągu tygodnia. Do pierwszych wybuchów doszło we wtorek rano. Eksplozje nastąpiły w dwóch polskich sklepach w różnych miejscowościach. Siła rażenia była tak silna, że uszkodziła także pobliskie budynki i samochody. W obu zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Do trzeciego wybuchu doszło dzisiaj nad ranem w małej miejscowości pod Amsterdamem. Sklep został poważnie zniszczony, ale nikt nie odniósł obrażeń. Nie wiadomo, czy wybuchy są ze sobą powiązane, to wyjaśnią śledczy. Na razie wiadomo, że wszystkie trzy sklepy były polskie i nosiły nazwę Biedronka, choć nie były powiązane ze znaną siecią supermarketów. Modlitwą mamy przede wszystkim uwielbiać Boga, ale w poczuciu naszej bezradności miejmy odwagę kierować także ufną modlitwę prośby, mówił ojciec święty Franciszek. Papież zachęcał Polaków do modlitwy. Modlitwa chrześcijańska obejmuje uwielbienie i błaganie. Kiedy Jezus nauczał swoich uczniów modlitwy, uczynił to poprzez Ojcze Nasz, abyśmy stawali przed Bogiem w relacji synowskiej ufności. Ojciec Święty podkreślał, że przede wszystkim powinniśmy dziękować Bogu, ale w poczuciu naszych ograniczeń kierujmy też ufną modlitwę prośby. Bóg słyszy wołanie tych, którzy Go wzywają. Także nasze prośby wymamrotane, również te, które pozostają w głębi naszego serca. Ojciec chce nam dać swojego ducha, który ożywia każdą modlitwę i przekształca wszystko. To kwestia cierpliwości, podtrzymywania oczekiwania. Nawet śmierć drży, gdy chrześcijanin się modli, bo wie, że każdy modlący się ma silniejszego sojusznika niż ona, zmartwychwstałego Pana. Ojciec Święty skierował słowa do Polaków. W tym czasie Adwentu naznaczonym pandemią niech szczególnie bliską stanie się dla nas modlitwa prośby, do której zachęca nas Chrystus. Uczmy się jej od Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, której uroczystość obchodziliśmy wczoraj. Idąc za jej przykładem, złóżmy całą naszą ufność w Bogu. Zawierzmy Jego miłosierdziu siebie samych i wszystkie nasze sprawy. Z serca Wam błogosławię. I to już wszystkie informacje, więcej o godzinie 18:05. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.